Cześć, z tej strony Marek Trybu Solo. Dziś chciałem Wam pokazać grę Mind MGMT. Jest to gra wydana przez Off The Page Games. Dziękuję za przesłanie egzemplarza do recenzji. Pudło jest wielkie, to zresztą widzicie, jest może nie tyle, że wielkie, ale w sensie wysokie. I gra Mind MGMT jest grą, która bazuje na serii komiksów, która opowiada o tytułowej organizacji właśnie Mind MGMT, która jest jakby taką agencją, można powiedzieć, wywiadowczą, rekrutującą różnych agentów na całym świecie, którzy mają jakieś tam troszeczkę paranormalne zdolności. I oczywiście ta organizacja rekrutuje agentów po to, żeby zapewnić na świecie pokój, pomóc rozwiązywać różne konflikty i teoretycznie jakby ma dobre przesłania. Ale no w komiksie jest tak, że kilku agentów dochodzi do wniosku, że jednak Mind MGMT nie jest wcale dobrą organizacją, tylko ta władza i to, że mają dużo wpływu na sytuację i na różne rzeczy, które dzieją się na świecie, jakby uderzyła im do głowy i chcą nad tym światem zapanować. I oni uciekają z tej organizacji i jakby chcą ją, nie wiem, komiksów nie czytałem, ale z tego, co czytałem o tych komiksach, no to zniszczyć, obalić i w razie przeszkodzić w działaniu Mind MGMT. I w tej grze jeden gracz wciela się w rekrutera tejże organizacji, który w Zanzibarze będzie starał się zrekrutować nowych agentów i ma na to określoną tam liczbę godzin, a reszta graczy wciela się w tych agentów, którzy jakby uciekli z tej organizacji i będą starali się rekruterowi przeszkodzić. Jest to gra typu Hidden Movement, czyli gracz, który porusza się rekruterem, robi to w sekrecie przed innymi graczami, a reszta graczy, będąc agentami, stara się go jakby schwycić i mu przeszkodzić. Jest to bardzo fajnie wymyślone. Cała w ogóle gra ma taką otoczkę szpiegowsko-propagandową, bo nawet na opakowaniu jest tutaj pełno takich ala propagandowych haseł i otwierając pudełko mamy wrażenie, że dostaliśmy jakiś taki zestaw dla agenta Mind MGMT, który ma nas przygotować do szkolenia i do akcji. Z drugiej strony na pudełku jest bardzo dużo takich jakby dopisanych ołóweczkiem, jakichś notatek, które mają nam tak naprawdę otworzyć oczy i pokazać, że ta organizacja jest zła i żebyśmy nie dali się tutaj skorumpować. Więc od jakby wzięcia pudełka do ręki mamy poczucie, że uczestniczymy w jakimś takim przepychankach między właśnie organizacją, agentami, jakichś szpiegowskich takich zagrywkach. No jest to super jakby, to jest, zresztą powiem po tym później, ale bardzo duży atut gry. Zrobimy sobie teraz unboxing, pokażę Wam zawartość pudełka, pokażę Wam, co znajdziemy w środku. Nie wszystko, bo są tutaj elementy troszeczkę w grach Legacy, które są pozamykane w pudełeczkach i ich Wam nie pokażę. Ale pokażę Wam to, co mogę Wam pokazać, a potem przejdziemy sobie do podsumowania i powiem Wam, jak się gra w tą grę, bo wbrew pozorom można w nią też zagrać solo z aplikacją, ale jest taka opcja, więc przejdźmy sobie do unboxingu, a potem zrobimy sobie podsumowanie. Tak prezentuje się pudło do Mind MGMT. Już jak na początku Wam mówiłem w filmie, klimat wycieka już z pudełka, gdzie mamy tutaj jakieś na przykład teksty, mamy jakieś ukryte informacje. Tu jest napisane jak Psychic Espionage, Loyalty Test, ale tu mamy coś dopisane jakby ołówkiem. Takie różne hasła też, mówię, gdzieś tam propagandowe. No super, super klimat. Też nawet dokładka jest taka, że tu widzicie taką panią, ale jak popatrzycie pod światło, to widzicie, że mamy tutaj czaszkę, jakieś ukryte teksty, slogany. Świetnie, świetnie. No to mówię, klimat jest od razu widoczny od momentu, kiedy bierzemy pudełko do ręki. Instrukcja. Instrukcja z małego formatu, ale troszeczkę tych zasad jest, dlatego że instrukcja jest pisana małą czcionką, a też jest podzielona w ten sposób, że zielone rzeczy to są rzeczy do tej rozgrywki łatwiejszej, bo mamy tutaj dwa tryby gry. Mamy tryb treningowy, który jakby jest krótszy, łatwiejszy, nie wykorzystuje wszystkich zasad. I mamy tryb pełny, który wykorzystuje już wszystkie elementy, komponenty i zasady gry. I czytając instrukcję, no to co jest na biało czytamy zawsze, to co jest na zielone czytam w przypadku gry podstawowej, to co na czerwone czytam w przypadku gry zaawansowanej. Troszeczkę tego jest, ale gra wbrew pozorom nie jest wcale skomplikowana, jeśli chodzi o zasady. I po przeczytaniu tej instrukcji myślę, że wszystko będzie klarowne, chociaż ona trochę przytłacza właśnie ilością tekstu i czcionkami. Tu mamy instrukcję. Tu mamy planszetkę do rekrutera.
I ona jest, jak widać, się błyszczy, jest sześcioranna, mamy też markery i tu będziemy sobie na nie zaznaczać różne rzeczy. Rekruter będzie sobie zaznaczał, gdzie przebywa, gdzie może rekrutować nowych członków do Mindtime GMT, którędy będzie się przemieszczał, sobie chodził. I to on ma ukryte za taką planszetką, że inni gracze no, nie widzą tego i nie wiedzą, gdzie on się na planszy znajduje. A tu jest plansza już gry. Klimatem, rysunkami i wszystkim nawiązuje do tej serii komiksów. Mi się bardzo podoba. Jest taka trochę, no mówię, trochę komiksowa, trochę rysunkowa. I tutaj mamy planszę, po której będą poruszać się agenci graczy. Ci, którzy chcą przeszkodzić rekruterowi, oni będą tutaj się przemieszczać, chodzić, zaznaczać różne wskazówki, różne tropy. I to, co ma tak naprawdę rekruter u siebie schowane, to jest mini wersja tej planszy. Więc to, co on ma tu, jest odwzorowane na tej planszy, żeby dokładnie wiedzieć, gdzie się ma poruszać. Tutaj jest też ta zasłonka, bardzo stylowa i klimatyczna. I rekruter, grając sobie, rozkłada taką zasłonkę i ukrywa przed innymi graczami swoje ruchy. I teraz tak, tutaj mamy komponenty różne, tutaj mamy różne znaczniki. Część z nich jest wykorzystywana w grze podstawowej, część w grze zaawansowanej. To są takie znaczniki, na przykład Mayhem, które powodują, że rozkładając je po planszy, sobie niektóre trasy czy drogi są zamknięte, nie da się tamtędy przechodzić. Tu na przykład mamy takie znaczniki wskazówek, które używają agenci, żeby znaleźć tego rekrutera. I one są fajne, bo one są też suchościeralne i tutaj sobie można różne rzeczy notować. W jakiej lokacji dany rekruter, znaczy ten rekruter w jakiej lokacji był, w jakich godzinach był lub gdzie nie był. Agenci mają do dyspozycji dużo takich żetonów i sobie mogą coś tutaj notować. Z tej strony mogą notować rzeczy, że wiadomo, że na przykład rekruter gdzieś tam był o danej godzinie. Takie rzeczy pewne, bardziej tutaj mniej pewne, no mogą sobie notować co chcą, mają tutaj markery i wyobraźnię swoją, tak żeby to wszystko sobie gdzieś tam pozaznaczać. Tutaj mamy tak, tutaj mamy standisy z agentami graczy i agentami jakby rekrutera. To są główni bohaterowie. Znaczy główni bohaterowie, ci agenci, którzy próbują rekruterowi przeszkodzić, jest ich czterech i oni będą się poruszać po mapie tak jak gracze chcą, śledząc rekrutera, zadając mu pytania i próbując go wytropić, a rekruter w trybie tym bardziej zaawansowanym ma do wyboru też czterech takich agentów, oni się nazywają Immortals, czyli jacyś nieśmiertelni i on może ich wykorzystywać do tego, żeby psuć szyki tym, powiedzmy, dobrym agentom i też może ich wykorzystywać do rekrutacji nowych agentów na rzecz złej organizacji MindMGMT. Takie woreczki różne strunowe i tutaj mamy różne karty, które gdzieś tam będziemy w grze wykorzystywać. Też są bardzo klimatyczne, też zobaczycie, bo tutaj są różne takie karty, które wskazują, w których lokacji rekruter będzie mógł sobie rekrutować tych agentów nowych swoich. I one są zrobione fajnie, bo w formie takich starych gazet, starych zdjęć. Ważne są te rysunki zawsze, co na nich jest, bo to jest nakład basen, to znaczy, że na tej mapie głównej gry, która jest tutaj, rekruter będzie mógł sobie nakład na wszystkich lokacjach z basenem coś tam kogoś zrekrutować, albo na wszystkich lokacjach z palmą, albo na wszystkich lokacjach z mnichami. Ale to wszystko zrobione w formie takich no, zapisków, notatek, starych gazet, bardzo, bardzo klimatyczne. Tutaj mamy dwóch rekruterów, chociaż nie, to są Immortal, okay, to są to różne akcje dla tych nieśmiertelnych. Tutaj mamy do wyboru dwóch rekruterów. Jest Pipe Girl na początku i Carl Box the Ed Man. I takich dwóch mamy do wyboru, ale większą liczbę być może można odblokować z tych pudełeczek. Nie będę Wam tutaj ich zdradzał, ale tutaj jest taka zawartość w tych pudełeczkach, która będzie odblokowywana podczas rozgrywki. Karty akcji dla agentów i karty agentów. Każdy z nich ma różne unikalne zdolności, które w wersji podstawowej gry nie są wykorzystywane, ale w tej wersji zaawansowanej każdy agent ma swoją unikalną jeszcze zdolność.
Ilustracje wzięte z komiksów. Delfin do pomocy, Black Ops Dolphin. No klimat super, no jest taki, mówię, trochę szalony, szpiegowski, agentowski. Bardzo, bardzo mi się podoba. Tu mamy znacznik rund, który jest no, wykorzystywany do śledzenia, które mamy rundę, ale on ma też zastosowanie dodatkowe, dlatego że jak sobie popatrzycie, na niektórych kartach macie takie czerwono, nie wiem czy to będzie widać w aparacie, czerwono-niebieskie napisy i jak sobie przejeżdżacie, to można różne rzeczy sobie odszyfrowywać w instrukcji, na pudełku, na kartach. Więc świetna sprawa. Tutaj mamy znaczniki dla rekrutera, które pokazują, ilu ludzi udało mu się zwerbować. On nimi oznacza, po prostu pokazuje agentom, jak blisko jest zwycięstwa. A tu podstawki jeszcze do tych standisów. I tutaj mamy bardzo dużo pudełeczek. Ja tych pudełeczek otwierać nie będę. Jest 7 pudełeczek dla rekrutera i 7 pudełeczek dla rogue agents, czyli dla agentów reszty graczy. I działa to na tej zasadzie, że jeśli gracie sobie w grę i przegra na przykład rekruter, on wyciąga sobie pudełeczko numer 1, przegląda sobie zawartość i te elementy, które znajdzie tutaj, dodaje do kolejnej rozgrywki. Czyli będzie miał troszeczkę łatwiej, większą szansę będzie miał, żeby wygrać. Jeśli agenci graczy przegrają, oni biorą sobie pudełeczko numer 1, otwierają i elementy, które znajdą tutaj, dokładają do swojej gry, żeby oni mieli łatwiej. Czyli zawsze ta strona, która przegrywa, otwiera sobie kolejne pudełeczko z tych tutaj znalezionych i znajduje tam elementy, które, moduły, dodatkowe karty, różne rzeczy, które ułatwią tej przegranej stronie kolejną rozgrywkę. I to jest świetna opcja, bo to trochę przypomina takie gry Legacy, gdzie mam jakieś rzeczy, które odblokowujemy. One są tutaj pozaklejane, ale tutaj nie bójcie się, niczego nie będziecie niszczyć. No i jeśli rozegracie Mindem GMT odpowiednią liczbę razy, no to tak naprawdę będziecie mieli mnóstwo różnych dodatkowych modułów, które możecie sobie otwierać i znaczy wykorzystywać i używać w waszych normalnych rozgrywkach. I fajne jest jeszcze takie coś, gdzie na przykład też widzicie, mówię tu wszędzie, takie coś jest na przykład: the content of these boxes shouldn't be opened until you are instructed to open them. Ale z drugiej strony pudełka macie napisane: what is stopping you from opening this and reading all the content? Czyli takie macie, po prostu ktoś to z wami pogrywa. Macie część rzeczy na pudełku opisanych jakby z punktu widzenia organizacji Mindem GMT, a część z punktu widzenia tych agentów, którzy chcą tą organizację obalić. Super sprawa. Przejdźmy sobie teraz do podsumowania. Zobaczyliśmy sobie zawartość opakowania, wszystkie elementy, które są w pudełku, więc teraz troszeczkę mogę wam powiedzieć o moich wrażeniach z gry. Strasznie mi się ta gra podoba. Głównie podoba mi się przez tematykę i przez jakby klimat tej gry, dlatego że czasami jest tak, że gramy w jakąś grę i ten klimat, czy niby fabuła i treść jest taka doklejona na siłę, nie? Że coś tam robimy w tej grze i niby ona o czymś opowiada, ale tak naprawdę mogłaby opowiadać o czymkolwiek innym, a mam wrażenie, że najpierw ktoś wymyślił mechanikę, a dopiero potem dokleił całą jakby oś fabularną. Tu jest jakby na odwrót. Ta treść i to, co robimy w tej grze i kim gramy, czy rekruterem, czy agentami, to czuć od momentu otwarcia instrukcji, dlatego że na początku jest napisana z jajem, zawiera różne takie właśnie hasła, slogany rekrutacyjno, szpiegowsko. Mamy to jakieś w ogóle poukrywanych ile rzeczy w instrukcji, to nie będę wam zdradzał, ale są tutaj rzeczy, które w ogóle możecie odkryć, czytając tą instrukcję. To wszystko, co robimy na planszy, ma sens i przekłada się na fabułę, bo będąc rekruterem poruszamy się w sekrecie, mamy tą naszą sucho ścieralną planszetkę, na której zaznaczamy nasze lokalizacje, jest to wszystko za takim parawanem ukryte i musimy albo przeżyć odpowiednią liczbę godzin i wygramy, albo wcześniej, jeśli nam się uda zrekrutować odpowiednią liczbę agentów, też możemy wygrać grę, no a agenci, czyli inni gracze, muszą starać się jak najlepiej nas wytropić, znaleźć, zadając pytania, śledząc, tropiąc i no jest to bardzo fajne. Przypomina mi to takie gry, filmy typu Zabój szpieg, był kiedyś taki film z Bradem Pittem i Redfordem, gdzie właśnie to było rekrutacji tych agentów, tych szpiegów, no jest to super oddane. Wizualnie gra jest rewelacyjna, karty, plansza, to wszystko czerpie mocno z komiksu, ale też bardzo nawiązuje do klimatu, bo nawet jeśli mamy te karty, które na przykład jako rekruter ciągniemy i pokazują nam, gdzie możemy próbować rekrutować agentów, one są zrobione w formie takich ulotek jakby reklamowych, starych kawałków gazet, no jest to super wykonane. Kolejną zaletą tej gry jest to, że mamy dwa tryby gry. Mamy tryb prosty, to się nazywa tryb treningowy i mamy pełną grę. Tryb treningowy jest uproszczony, no to zresztą sama nazwa mówi w stosunku do pełnej gry.
jest szybszy, ma mniej zasad, jest świetną opcją do albo nauki gry, albo do wprowadzenia mniej zaawansowanych graczy, bo jest tu mniej kombinowania, albo po prostu my możemy sobie w niego zagrać, jeśli mamy tego czasu mniej, no bo to jest taka szybsza rozgrywka. Tam jest mniej rzeczy, bo na przykład w trybie pełnym, oprócz agentów, czy innych graczy i tego rekrutera, dochodzą jeszcze, rekruter ma jeszcze do dyspozycji takich agentów, którzy się nazywają Immortals, którymi też może po planszy troszeczkę sobie chodzić i oni pomagają mu rekrutować tych przyszłych pracowników Mind Management. Agenci mają dodatkowe umiejętności, dodatkowe zdolności na kartach. Mogą tych nieśmiertelnych, jakby tych immortals, tych agentów rekrutera przesłuchiwać. Więc dochodzi tutaj troszeczkę więcej takich opcji taktycznych i kombinowania. Gra jest też dłuższa, bo trwa tam kilka godzin, jakby gracze mają więcej na to, żeby tego rekrutera znaleźć. Więc fajnie, że są te dwa tryby. Instrukcja też jest fajnie napisana, bo po prostu w instrukcji mamy fragmenty, które dotyczą obu trybów, a w jednym kolorze, w zielonym, są te dla trybu tego prostszego. Na kolorze czerwonym są zaznaczone te, które dotyczą trybu zaawansowanego. Więc jest to fajnie napisane, bo wszystko jest dobrze wytłumaczone. I jeszcze jedną ogromną zaletą jest ten tytuł, znaczy tytuł, jest ten tryb, który się nazywa Shift. Zresztą tu jest nawet napisany w instrukcji na końcu. I tryb Shift to jest 14 pudełeczek z ukrytą zawartością i to jest 7 pudełeczek, które są przeznaczone dla rekrutera i 7 pudełek, które są przeznaczone dla agentów z nim walczących. I działa to na tej zasadzie, że strona, która przegrała rozgrywkę, otwiera sobie takie jedno pudełeczko, one są ponumerowane od 1 do 7 i tam dostaje dodatkowe moduły, jakieś karty, jakieś pomoce, które mogą mu pomóc wygrać następną rozgrywkę. Czyli gramy pierwszy raz, mamy rekrutera i mamy agentów, rekruter przegrywa, otwiera sobie pudełeczko numer 1 dedykowane dla niego, przegląda sobie zawartość, niektóre rzeczy są tajne, niektóre nie, niektóre pokazuje innym graczom i gracie drugą rozgrywkę. Jeśli teraz w tej drugiej rozgrywce na przykład rekruter znowu by przegrał, no to otwiera sobie pudełeczko numer 2 i również dodaje te rzeczy. Jeśli przegraliby agenci, oni otwierają sobie pudełeczko numer 1, więc jest tutaj bardzo fajny patent, że mamy dużo tej dodatkowej zawartości, którą sobie odblokowujemy podczas kolejnych rozgrywek. Ale to nie jest tak, że po prostu jest napisane w instrukcji po grze numer 1, otwórzcie pudełko numer 1, tylko w zależności od tego, kto wygra, kto przegra, otwieramy odpowiednie pudełko i ta strona, która przegrała poprzednio, ma większą szansę i więcej opcji na wygranie kolejnej rozgrywki. Więc taki patent jest super, ale to nie jest bynajmniej żadne legacy, bo te wszystkie moduły potem, kiedy już wszystko sobie byśmy otworzyli, możemy wykorzystywać według własnej woli jakby i dodawać do gry, odejmować jak nam się podoba. Możemy też oczywiście zapakować powrotem do pudełeczek i mieć to wszystko zamknięte. Chciałem jeszcze powiedzieć o trybie solo. Tryb solo jest w wersji z aplikacją i na razie ten tryb jest jeszcze okrojony, bo wiem, że Off the Page Games, oni pracują nad, chcą do końca roku, ewentualnie na początku przyszłego roku, tą aplikację skończyć, dlatego że na razie w niej jest tylko ten tryb treningowy i gramy jako agenci przeciwko jakby wirtualnemu rekruterowi. Próbujemy go odnaleźć i zlokalizować na planszy. Więc fajnie, że ten tryb jest, ale ja czekam, aż aplikacja będzie w takiej pełnej, full wersji, gdzie będzie można rozegrać też tą pełną wersję rozgrywki, no bo wtedy dochodzi troszeczkę więcej elementów, zasad i więcej opcji takich taktycznych przy śledzeniu tego rekrutera. Więc myślę, że do wersji solo jeszcze wrócę, to już bardziej tam na tych moich Instagramach, Twitterach, Facebookach, w momencie, kiedy ta pełna wersja aplikacji wyjdzie. Jeśli lubicie gry Hidden Movement, czyli takie ukrytego ruchu, bardzo Wam tą grę polecam, bo jest mega klimatyczna, mega tematyczna, bardzo fajnie wykonana. Jakiś wad ja osobiście, powiem szczerze, nie widzę, bo od oprawy wizualnej, od mechaniki, przez wszystko, instrukcje, komponenty, te suche ścieralne jakieś rzeczy, jakieś wskazówki suche ścieralne, takie malutkie, możemy sobie rozkładać w planszy, to wszystko jest tak naprawdę super. Więc jeśli lubicie tego typu gry, że takie mocno asymetryczne, gdzie jeden gracz gra jakby trochę inną grę, a reszta graczy gra inną grę, ale to wszystko razem gdzieś się fajnie spina, no to bardzo Wam Mind MGMT polecam. No i dziękuję za uwagę. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!